A, już jesteś na miejscu. Oczyściłaś drogę przez las. Przynajmniej jest na tyle bezpieczna, żebym mógł iść za tobą. Chcę sprawdzić, czy zrobiliśmy robotę za niego. Czy po to tu jesteś, czarowniku? Nie nazywaj mnie tak, wiedźmo. Jestem opiekunem tego klanu i zrobiłem to, co musiałem. Czy zdobyliście serce? Nie? Mogę więc zapytać, po co opuszczasz ruiny? Och, czy tak nazywa się teraz ten duch? A czego chce ode mnie, jeśli można spytać? Zdajesz sobie sprawę, że ona tak naprawdę jest chorym kłem? To potężny duch tego pradawnego lasu, którego niegdyś przyzwałem i uwięziłem w ciele wilka. Jej natura jest niczym sam las. Piękna i straszna, spokojna i dzika, dziewczyna i zwierzę. Jest panią i chorym kłem zarazem, dwiema stronami jednej istoty. Klątwa pochodzi od niej. Ci, których opanowała, odzwierciedlają jej własną naturę, stając się dzikimi bestiami i ludźmi zarazem. Zaatakowały mój klan i były tymi samymi bestiami, jakimi były zawsze. Zasługują na to, żeby je zniszczyć, a nie ocalić. Chodź, pójdę z tobą do ruin. Porozmawiamy z duchem i zmusimy do przybrania postaci chorego kła. Wtedy będziemy mogli go zabić i wziąć jego serce. Tak czy inaczej, ciągle są parszywymi stworami, jak ich przodkowie. Nie zasługują na nic więcej niż cierpienie, które odczuwają. To nie jest twoja walka, szara strażniczko. Weźmy tylko serce i skończmy to. Ciebie tam nie było. Nie widziałaś, co zrobili mojemu synowi, mojej córce i tylu innym. Nie jesteś Dalijczykiem. Skąd masz wiedzieć, jak to jest walczyć o bezpieczeństwo? Jak mógłbym pozwolić, żeby ich zbrodnie uszły im na sucho? Pamiętam je, jakby to było wczoraj. Nawet jeśli teraz nie są lepsi od zwierząt, pragną tylko zemsty. Nigdy nie zostawią mojego klanu w spokoju. Powiedz mi, czy gdybyś trzymała w ramionach martwe ciało własnej córki, nie życzyłabyś wiecznego bólu tym, którzy to zrobili? Dobrze więc. Chcesz, żebym poszedł z nimi porozmawiać? Zrobię to. A jeśli chcą się tylko zemścić jeszcze bardziej, czy obronisz mnie przed nimi? Nie widzę w tym celu, ale dobrze. Minęło już wiele stuleci. Zobaczmy, co duch ma do powiedzenia. Więc tutaj jesteś, duchu. Nie, to pani lasu. Zachowuj się. Przyjęłaś imię, duchu? I nadałaś imiona swoim zwierzętom? Tym bestiom, które ci służą? To oni nadali mi imię, Zatrianie. A imiona, które przyjmują, są ich własnymi. Podążają za mną, bo pomagam im odnaleźć siebie samych. Są tacy sami, jak byli niegdyś ich przodkowie. To dzikusy, parszywe psy. Ich pokręcone kształty odzwierciedlają tylko ich potworne serca. On nam nie pomoże, pani. Ostrzegałem cię. Nie przyszedł tu rozmawiać. Nie. Przyszedłem porozmawiać, choć nie widzę w tym sensu. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. Zmusza was do tego natura, jak i mnie. To nie musi się tak skończyć. W twoim sercu jest miejsce na współczucie, Zatrianie. Z pewnością twoja kara dobiegła końca. Moja kara będzie trwała wiecznie, duchu, jak mój ból. To sprawiedliwość, nic więcej.
Jesteś pewien, że twój ból jest jedynym powodem, dla którego nie zdejmiesz tej klątwy? Powiedziałeś już tej śmiertelniczce, jak ona powstała? I tak zrobił. Chory Kieł i ja jesteśmy związani niczym jedna istota. Lecz takiej potężnej magii nie można było dokonać bez krwi Zatriana. Wasz lud wierzy, że na powrót odkryłeś nieśmiertelność swoich przodków. Lecz to nieprawda, Zatrianie. Dopóki klątwa istnieje, istniejesz i ty. Nie, to nie tak. Co może dawać komuś cel po tylu stuleciach życia? Miłość czy gorzka nienawiść, ściskająca serce długo po tym, jak powinno ono przestać bić? Klątwa nie zakończy się ze śmiercią Zatriana. Za to jego życie zależy od jej istnienia. Sądzę, że jego śmierć odgrywa istotną rolę w jej zakończeniu. Zabijmy go więc! Rozszarpmy na strzępy! Może i umiecie mówić, ale i tak jesteście bestiami. Co zyskasz na mojej śmierci? Tylko ja wiem, jak kończy się rytuał i nigdy tego nie zrobię. Nie, widzisz? Musimy ich pozabijać. Widzisz? Równie szybko zwrócą się przeciw tobie. Zrób to, po co tu przyszłaś, szara strażniczko, lub zejdź mi z drogi. Jesteśmy po stronie tego, co słuszne. Zginiecie z nimi, spotka was taki los, na jaki zasługujecie.
Nie mogę. Nie mogę cię pokonać. Wykończ go! Zabij go teraz! Nie, szybko nogu. Nie zabijemy go. Jeśli w naszych sercach nie ma miejsca na litość, to jak możemy spodziewać się tego po nim? Nie mogę zrobić tego, o co prosisz, duchu. Jestem zbyt stary, by znać litość. Widzę tylko twarze moich dzieci, mojego ludu. Ja nie mogę tego zrobić. Może żyłem już zbyt długo. Ta nienawiść we mnie jest jak stary, poskręcany korzeń. Ona pochłonęła moją duszę. A co z tobą, duchu? Jesteś związana z klątwą tak jak ja. Czy nie boisz się końca? Ty mnie stworzyłeś, Zatrianie. Dałeś mi postać i świadomość tam, gdzie wcześniej jej nie było. Poznałam ból i miłość, strach i nadzieję, całą radość życia. Lecz najbardziej ze wszystkiego pragnę końca. Błagam cię, Stwórco, zakończ moje życie. My cię błagamy, okaż nam litość. Zawstydzasz mnie, duchu. Jestem tylko starcem, który dawno powinien był umrzeć. Zrobisz to zatem? Zdejmiesz klątwę? Tak. Sądzę, że już czas. Ale czas zakończyć wszystko. Ona nie żyje, a my jesteśmy ludźmi. Ciężko mi w to uwierzyć. W porównaniu do bestii w naszych wnętrzach, z którą musieliśmy zmagać się w każdej chwili, jest doskonale. Prawdę mówiąc, to wspaniałe uczucie. Na zapłatę? Co masz na myśli? Mam tę oto tarczę. Jeśli chcesz, znalazłem ją tu dawno temu. Możesz ją sobie wziąć. Dziękuję. My nigdy o tobie nie zapomnimy.
Czeka!